Radę, witam Was serdecznie. Ja mam na imię Gopikanta, a Wy oglądacie kanał Boska Energia, gdzie mówimy na poważnie, a czasem na wesoło o duchowości wschodu, filozofii Gaudia Wisznuickiej, Raganuga Bhakti, żeńskim aspekcie absolutu i o tym, z czym to wszystko się je. Miłego słuchania, a jeśli Wam się spodoba, zostawcie lajka, zasubskrybujcie, by dostawać potem powiadomienia o kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj spełniam małą obietnicę, o której mówiłem poprzednio. Może ktoś pamięta, zapowiadałem, na jaki temat będzie następny materiał. No, to teraz właśnie o tym. Nie wszyscy pamiętacie lub ominęło Was? Nie szkodzi, już przypominam. Dziś będzie o rodzajach relacji z Bogiem w wisznuizmie. Temat trochę poważny, trudniejszy i głównie przeznaczony dla tych z Was, którzy są bhaktami Kryszny. Co nie znaczy, że inni nie mogą posłuchać. Oczywiście, że możecie, tylko nie wiem, czy będzie to zrozumiałe dla wszystkich. Otóż w dzisiejszym podcaście usłyszycie o rasach i ich hierarchii. Na szczęście nie o rasach ludzi, nie. Bo to słowo rasa, o którym dzisiaj chcę mówić, wywodzi się z sanskrytu i jest tłumaczone jako smak, odcień, nastrój i określa raczej rodzaj relacji z Bogiem. Czasami żartobliwie mówię o sobie, że jestem rasistą. I w tym znaczeniu chodzi o to, że jestem zwolennikiem punktu widzenia spraw duchowych i teologii zdecydowanie z punktu widzenia rasy niż tatwy. Co też już nieco omówiłem w poprzednim podcaście. Temat został mi podsunięty przez Vishnu Patni. Pozdrawiam cię serdecznie, Vishnu Patni. To właśnie ona, między innymi, chciała usłyszeć, co mam do powiedzenia w kwestii różnorakich relacji z Panem. A skoro mowa o poprzednim podcaście, to muszę sprostować kilka rzeczy. Po pierwsze, powiedziałem Wam ostatnio, że słowo greckie Chrystus, a po polsku pomazaniec, brzmi po hebrajsku Mesjach. Pomyliło mi się trochę z angielską wersją tego słowa. Zresztą pisze się to tak samo, z tym H na końcu. Po prawdzie po hebrajsku wymawia się to Mesija, i Żydzi czekają na swojego własnego Mesjasza, który w odróżnieniu od Jezusa nie ma być Bogiem ani Synem Bożym, tylko człowiekiem szlachetnie urodzonym z linii rodowej króla Dawida, a jego rolą nie ma być złożenie ofiary z siebie, ani nawet udział w zbawieniu, bo to nawet niezgodne z judaizmem. Żydzi mają inną koncepcję zbawienia niż chrześcijanie. Ten żydowski Mesjasz ma przywrócić świetność, potęgę i pokój dla państwa Izrael oraz odrestaurować i ustanowić ponownie świątynię na górze Syjon w Jerozolimie. Poprawiam się zatem, nie Mesjach, a Mesija. Przepraszam Was też za niską jakość dźwięku w poprzednim podcaście. Kupiłem po prostu nieodpowiedni mikrofon i dlatego wyszło słabo. Mam nadzieję, że słyszycie teraz różnicę i brzmię dużo lepiej, prawda? Należy się Wam także wyjaśnienie za użyte poprzednio aż 5 razy lub 6 słowo intymny w odniesieniu do bliskiej relacji z Bogiem. To kolejna nieścisłość pochodząca z książek o Krysznie, niezbyt dobrze przetłumaczonych z angielskiego. Tam, gdzie po angielsku pojawia się przymiotnik intimate lub rzeczownik intimacy, nie chodzi o intymność rozumianą po polsku jako erotykę, a przynajmniej nie przede wszystkim. Jak Wam mówiłem, jesteśmy dość specyficznym narodem i rozumiemy dużo pojęć po swojemu. Co bez znajomości różnic mentalnych pomiędzy ludźmi różnych kultur powoduje wiele niezrozumienia i niedopowiedzeń. To angielskie słowo intimate powinno się rozumieć jako zażyły, nastrojowy, poufały, poufny. O, poufny, to słowo chyba lubię najbardziej. Jak i bliski, konfidencjonalny, miłosny, przyjacielski, familiarny, kameralny, buduarowy, zaciszny, urokliwy, spoufalony, bezpośredni, sekretny, sympatyczny, osobisty, przytulny, swobodny, uroczy. Jedynie czasami angielskie intimate odnosi się do romansu i erotyki. No więc jak to jest z tymi rasami? Wisznuizm wyróżnia 5 podstawowych rodzajów osobistej relacji wielbiciela z Bogiem i nazywa je ogólnie rasami. W polskim języku są one bardziej lub mniej słusznie nazywane nastrojami. Ja prywatnie uważam, że nastrój to nieprecyzyjne słowo na określenie całej gamy tych różnych uczuć,
które się pojawiają w związku dwóch osób. Przykładowo, kiedy młody mężczyzna poznaje młodą kobietę i zawiązuje się między nimi uczucie, to towarzyszy temu wiele przeróżnych rodzajów emocji, które ulegają zmianom w zależności od tego, w jakim stadium zażyłości jest ten związek. Są tu radość, podniecenie, śmiech, troska. Wkrótce pojawia się również zazdrość w obawie o utratę relacji lub zbytnią zażyłość partnera z innymi osobami. Poza danym związkiem, a w dojrzałym i wieloletnim związku mamy do czynienia ze stałością, pewnością, zaufaniem, ale także bywają w nim wątpliwości, znudzenie, krytyka, kłótnie i inne odcienie emocji wynikające z tego, jak wzajemnie się traktują ci partnerzy. Z całą pewnością nie można twierdzić, że w związku dwojga osób występuje zawsze jeden rodzaj emocji, uczucia, czy też panuje w nim zawsze niezmienny nastrój. Radości i smutki są nieodłączną częścią wspólnego życia. Z tego powodu nazywanie raz nastrojami, zobaczcie, jest co najmniej nieprecyzyjne i wynika z braku kompatybilności języków takich jak sanskryt, bengali, hindi, angielski i polski. Ta niekompatybilność językowa powoduje trudności z precyzyjnym tłumaczeniem zagadnień, a bądźmy świadomi, że książki naszych aczariów nie powstały ani po polsku, ani nie zostały przetłumaczone bezpośrednio z ich rodzimego języka, tylko przeszły szereg tłumaczeń pośrednich, edycji i uzupełnień kontrolerów spójności gramatycznej. To dłuższy temat, ale nie jest to główne zagadnienie, którym chcemy się teraz zajmować. Tych relacji z Bogiem nie będziemy nazywać nastrojami, tylko będziemy je w dalszej części naszej rozmowy nazywać właśnie rasami, dobrze? Kiedy dochodzi do dokładniejszego omówienia tematu ras, można się spotkać z różnoraką retoryką co do współzależności między nimi. Czasami można usłyszeć, że rasy są między sobą równe, a inni wykładowcy podkreślają ich hierarchię, systematyzując je od najniższej do najwyższej. Co jest prawdą? Skąd biorą się takie różnice? Przede wszystkim dobry wykładowca dostosowuje poziom wykładu, dobór tematyki i dokładność użycia dowodów do rodzaju słuchaczy, z jakimi ma do czynienia. Dla przykładu, pan Chaitanya Mahaprabhu podał trzy bardzo różne definicje słowa bhakta i wszystkie trzy są zapisane w tej samej księdze przez jednego kronikarza. W Śri Chaitanya Charitamrite dowiadujemy się, że bhakta to ktoś, kto poświęcił całe swoje życie na służenie Krysznie i jego towarzyszom. Ale też bhaktom określa się kogoś, kto po prostu wierzy w Słowo Boże. Innym razem Pan pozwolił nazywać bhaktom każdego, kto chociaż raz wymówił pozdrowienie Hare Krishna. Po zbadaniu kontekstowym tych trzech, jakże sprzecznych definicji, okazuje się, że dobór słów został użyty tu inaczej ze względu na poziom zaangażowania emocjonalnego w bhakti każdego z tych rodzajów słuchaczy. I w rzeczywistości nie ma tu sprzeczności, tylko zachodzi pewna gradacja. Człowiek, który poświęcił całe życie na służbę Panu, jednocześnie jest kimś, kto na pewno musiał wcześniej uwierzyć w Słowo Boże, a dużo wcześniej zaczął powtarzać mahamantrę, aż w końcu poczuł, że jego serce zaczyna przywiązywać się do imion Kryszny. Tak też traktujmy różnych wykładowców, którzy tłumaczą nam, jaka zależność zachodzi między rasami. Oni po prostu dobierają rodzaj retoryki do poziomu słuchaczy, albo też biorą pod uwagę fakt, że choćby jedna osoba wśród słuchających nie jest jeszcze gotowa na zaakceptowanie słodyczy płynącej z rozrywek Kryszny i wtedy poziom objaśnień jest automatycznie obniżony. To jeden z powodów różnicy w definicjach. Innym jest oczywiście poziom samego wykładowcy. Może się tak zdarzyć, że wykładowca nawet pomimo wysokiej pozycji w organizacji wisznuickiej nie ma pełnej wiedzy o rasach i mówi o wszystkim z perspektywy swojego prywatnego zrozumienia, mieszając pojęcia, zrównując je ze sobą lub faworyzując jedną rasę nad innymi według swoich prywatnych kryteriów. Przypomnijmy sobie pokrótce pięć podstawowych ras. Shanta rasa, Dasya rasa, Sakhya rasa, Vatsalya rasa i Sringara rasa, zwana inaczej Madhurya rasą. Można powiedzieć, że są one równorzędne ze sobą ze względu na bardzo wielkie osobistości, które są w tych rasach osadzone. Zestawiając je z innymi początkującymi bhaktami o niższym poziomie rozwoju osobistego, będących w innej, wyższej rasie. Żeby to jaśniej zobrazować, użyję przykładów prosto z mojej głowy. Dorosły szympans czy pies
ma porównywalną inteligencję do kilkuletniego dziecka, aczkolwiek różne aspekty zdolności są różnie rozłożone u każdego z tych gatunków. Zobaczmy, co na ten temat mówi pismo Current Biology. Cytuję: związek poziomu inteligencji z samokontrolą został u ludzi udowodniony w latach 60. XX wieku. Teraz Michael Barron i William Hopkins z Centrum Badań nad Psychologią i Językiem Uniwersytetu Stanowego Georgii dowiedli tego w odniesieniu małp. Koniec cytatu. Moim zdaniem są to różne gatunki i mają inne możliwości przyswajania wiedzy wynikające z wrodzonej inteligencji, ale niedorosły człowiek i dorosły szympans mają w pewnym momencie identyczny iloraz tej inteligencji. W szkole podstawowej jest 8 poziomów wiekowych i uczniowie przechodzą z roku na rok do kolejnej klasy. Nie na zasadzie, że zmieniają oni pomieszczenie z sali numer 1 na salę numer 2, tylko iż ukończyli pierwszy poziom zwany klasą pierwszą i uzyskali promocję do klasy drugiej, która jest kolejnym poziomem. Po ukończeniu drugiej klasy przechodzą do trzeciej i tak dalej, kolejno aż do ósmej w ramach tej samej szkoły. W każdej klasie są różni uczniowie, bardziej lub mniej pojętni. Mamy prymusów, kujonów, mamy przeciętniaków, mamy wśród nich leniuszków, ale i mogą zdarzyć się w tych klasach osoby wyjątkowo tępe i oporne na wiedzę, które zaliczają rok na najniższych ocenach, potrafiąc przyswoić jedynie niezbędne minimum potrzebne do uzyskania promocji do następnej klasy. Wtedy może się zdarzyć, że prymus z klasy pierwszej spotyka się z wagarowiczem i leserem z klasy czwartej i ich poziom wiedzy będzie porównywalny, wręcz wyrównany. Jeżeli widać tutaj jasność tego przykładu, to przenieśmy tę zasadę na płaszczyznę bhakti. Prahlad Maharaj był niezwykle rozwiniętym i cennym baktą w relacji zwanej Shantarasą. Pomimo iż Shantarasę możemy uznawać za najniższą, to jednak dla wielu poziom zaangażowania, jaki prezentuje Prahlad, jest tak niedostępny, iż nawet jeśli uznamy tę Shantarasę za najniższą hierarchicznie ze wszystkich ras, to poziomu takiego jak ten bakta nie osiągniemy w innych, lepszych, wyższych rasach. Nawet przez wieloletnią praktykę lub kilka wcieleń przeżytych jako zaangażowani wielbiciele Pana. Niesprawiedliwe? Nielogiczne? Jednak pamiętajmy, że Prahlad może i był dzieckiem w wieku 6 lat, ale za to jego okres inkubacji, to znaczy ciąża jego matki, trwała 60 tysięcy lat. Aż 60 tysięcy lat. Niewyobrażalny. I przez ten długi okres jego matka praktycznie codziennie słuchała Harikata z ust nie byle kogo, tylko samego Narady Muniego. Kolejnym najlepszym przedstawicielem swojej rasy, czyli Dasya rasy tym razem, był Hanuman. Przykłady jego oddania są tak ujmujące, jego miłość do Ramy tak głęboka i szczera, że my, Wisznujci Gaudiya, pretendujący do wyższych ras, ciągle uczymy się na jego przykładzie, bo nawet w tak zwanych wyższych i lepszych rasach jeszcze długo nie osiągniemy takiego poziomu jak Hanuman właśnie. I tutaj znowu możemy szukać pretekstu umniejszającego Hanumana, bo zauważmy ten fakt prosty, był małpą. Tak, Hanuman był małpą, a małpy są jednak niższe hierarchicznie i ewolucyjnie niższe od ludzi. Ale Hanuman nie był zwykłą małpą. Był synem Boga Waju i jednocześnie inkarnacją Pana Shivy, czyli jednak półbogiem. Kolejny przykład osoby nazywanej najlepszym baktą to Arjuna. Ten Arjuna z Mahabharaty konkretnie. Mówi się o nim, że był tak zżyty z Kryszną, iż byli jednością, Eka Krishnam. Ale oprócz Mahabharaty są też inne księgi uzupełniające tę historię i tam okazuje się, że był ktoś jeszcze bliższy Krysznie. Miał na imię Uddhava. Był tak bliski Krysznie, że nawet wyglądał tak jak pan Kryszna. Miał identyczny kolor skóry, identyczne uczesanie, podobne ubrania, wzrost i inne rzeczy. Wszystko oprócz klejnotu Kaushtuba Mani na piersi Kryszny, którego Uddhava nie posiadał. Czy to degraduje Arjunę na pozycję niższego bhakty? I tak, i nie. Ale to jednak Uddhava został wysłany do Vraży, by spotkać się z Gopi. Arjuna nigdy czegoś takiego nie dostąpił. Nawet nie przekroczył granicy Vraży w tym konkretnym wcieleniu. Pod inną postacią owszem, ale to już inne życie, inna forma, inna rasa i zupełnie osobna historia. Ale nawet tak bliski towarzysz i przyjaciel Kryszny jak Uddhava został wysłany do Vraży nie na wycieczkę, tylko po naukę.
miał zobaczyć inne osoby, jeszcze bliższe sercu Kryszny niż on sam, pasterki Gopi. Kryszna nawet do Ardżuny w Bhagavad Gita powiedział, że bardziej ceni spontaniczną służbę z serca niż zaawansowane religijne oddanie. 16-18. Cytuję. O, najlepszy spośród baratów, cztery rodzaje pobożnych ludzi podejmuje służbę oddania dla mnie. Strapieni, pragnący bogactw, ciekawi i ci, którzy poszukują wiedzy o absolucie. Spośród nich najlepszym jest ten, który posiada pełną wiedzę i zawsze pełni czystą służbę oddania dla mnie. Albowiem ja jestem mu bardzo drogi i on jest mi drogi. Wszyscy ci wielbiciele są niewątpliwie wielkimi duszami, lecz tego, kto posiada wiedzę o mnie, uważam za tak dobrego, jak swoją własną osobę. Pełniąc dla mnie transcendentalną służbę, bez wątpienia osiągnie mnie najwyższy, najdoskonalszy cel. Koniec cytatu. Widać tu, że Kryszna nie stawia znaku równości pomiędzy wszystkimi bhaktami i różnymi rodzajami oddania. Wyraźnie faworyzuje pewne postawy i zachęca do naśladowania tych towarzyszy, którzy są najbliżsi jego sercu. Jakkolwiek faworyzacja ta nie jest niesprawiedliwością, a jedynie spełnieniem usilnych starań o konkretny poziom realizacji wielbiciela z Bhagavanem. Każdy wielbiciel ma swój bardzo osobisty związek z Panem, więc nie mógłby być potraktowany na równi z innymi, których pragnienia i oczekiwania są odmienne. Nawet sam Kryszna ma różne oczekiwania co do rodzaju miłości, jaką obdarzają go wielbiciele. Jest zadowolony z każdego, kto kocha go szczerze i pragnie mu służyć, aczkolwiek czasami daje do zrozumienia, że oczekuje czegoś więcej. Kiedy Rukmini i Satyabhama w Dwaradze spytały Krysznę, czemu wydaje się przygnębiony, czy w ich miłości nie czuje się spełniony, to Kryszna zapewnił je, że wszystko jest wręcz cudowne, a ich miłość pełna, aczkolwiek dowiadujemy się potem, że jego serce tęskni za inną miłością, taką, jaką obdarzyły go inne dziewczęta, a mianowicie pasterki z odległej Wrindawany. Tutaj dokonuje się transformacja rasy samego Kryszny, który w Dwaradze przede wszystkim jest kshatrią, synem Vasudevy i Devaki. Traktowany jest jako najwyższy pan w nastrojach Aishwarya, lecz przez krótką chwilę staje się wewnętrznie tym oryginalnym Krysznom z Vraży, synem Nandy i Yashody, czyli Vaishyą, który oczekuje uwielbienia go w słodkich rasach Madhurya, gdzie panuje nieświadomość co do jego prawdziwej natury jako Bhagavana. Mieszkańcy Vraży po prostu nie wiedzą, że ich towarzysz Kryszna jest w rzeczywistości najwyższym panem. Tego rodzaju miłość znajduje on wyłącznie wśród mieszkańców Vraży i to do nich ulatują myśli i pragnienia najwyższego. Kiedy Kryszna się w taki sposób transformuje, żadna z najukochańszych królowych Dwaraki nie spełnia już jego oczekiwań, ponieważ żadna nie dorównuje pasterkom Gopi. Przypomnijmy sobie jeszcze raz nazwy ras, ale tym razem wraz z ich znaczeniem i zawartością uczuć. Pierwsza, Shantarasa. To relacja z Bogiem przepełniona spokojem wewnętrznym, pewnością i równowagą. Zawiera ona akceptację prostego faktu, iż istnieje Bóg Najwyższy. Druga, Dasyarasa, to relacja służenia. Wynika ona z poprzedniej rasy, do której wielbiciel dodaje chęć służenia Bogu, motywowany uniżeniem wobec swojego suwerena. Trzecia, Sakhyarasa, to z kolei relacja przyjacielska, która już w sobie samej zawiera automatycznie spokój wewnętrzny, równowagę, pewność i chęć służenia Panu. A wielbiciel dodaje do nich pragnienie zadowolenia Kryszny poprzez traktowanie go jak równego sobie i zaufanego przyjaciela. A wiedzmy, że Kryszna jest takim Bogiem, że spoufalanie się z Nim zupełnie mu nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie. Podoba mu się to, pod warunkiem, że wynika to ze szczerej miłości. Czwarta, Vatsalya Rasa, to relacja opiekuńcza z Panem, która wynika ze wszystkich trzech poprzednich ras, a różni się od nich tym, że wielbiciel odkrywa jeszcze więcej słodyczy poprzez traktowania Pana, tym razem jako kogoś, kto wymaga opieki i ochrony. I w końcu piąta, Sringara Rasa, relacja romantyczna z Panem, która znowu zawiera w sobie cechy wszystkich czterech poprzednich ras w całości, lecz urasta do zażyłości tak bliskiej, by dawać Panu rozkosz podobną do tej zmysłowej i romantycznej. Bardzo często ta rasa jest nazywana Madhurią, Madhurya Rasa,
ale ja wolę określenie Śringara, bo jest bardziej precyzyjne. Chodzi o to, że w niektórych źródłach Madhurya to zbiór wszystkich trzech ostatnich ras, które występują we Vrindavan. I wychodzi z tego, że Sakya i Vatsalya to też rodzaje Madhuri. A tak ostatnią rasę nazywamy po prostu Śringarą i nie ma tej pomyłki. Tak to sobie wykombinowałem. No oczywiście nie ja, tylko ci Goswami, którzy to opisali. Jeszcze tutaj wtrącę, że przykładowo w judaizmie, a przynajmniej w najwcześniejszej jego fazie historycznej, istniała jeszcze inna rasa. No, bo oni tego rasą nie nazywali. Relacja z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba opierała się na poddaństwie Bogu jak surowemu, bezkompromisowemu i wymagającemu zarządcy. Z kolei w chrześcijaństwie ta relacja z Bogiem podobna jest do związku dzieci ze swoim niebiańskim ojcem, takim dobrym i kochającym ojcem, zupełnie odwrotnie niż w Vatsalya rasie, prawda? Bo w Vatsali Bóg chce być synkiem. Sami sobie spróbujcie uszeregować te relacje Żydów i chrześcijan ze swoim Bogiem w stosunku do tego, co nas, Wisznuitów, łączy z Kryszną. Ja tutaj nie będę nic sugerował, ale sam, jako były chrześcijanin, bardzo często bawię się w takie gdybanie. Ale wracając do naszych wisznuickich ras. Jak widać, takie rozumienie i uszeregowanie relacji nie jest przypadkowe ani równoległe. Jest tutaj wyraźna gradacja, gdzie każda kolejna rasa jest doskonalsza od poprzedniej, zadowala Krysznę mocniej i dostarcza mu intensywniejszych przyjemności. Rasy są raczej uszeregowane w podzbiory jednego wielkiego zbioru wszystkich ras, gdzie głównym zbiorem wyjściowym jest Shantarasa, a każda kolejna jest wewnętrznym kręgiem obejmującym kolejne, bardziej wysublimowane rasy. Można to zobrazować na przykładzie kolorowego oka w pawim piórze, które zawiera w sobie mniejsze koła innych kolorów. Widzicie to? Czy to łatwe dla Was do wyobrażenia? Nawiązując jeszcze do poprzedniego porównania z uczniami szkoły podstawowej, wiemy doskonale, że uczniowie klasy drugiej nie uczą się kompletnie nowych rzeczy, a bazują przede wszystkim na wiedzy z pierwszej klasy, uzupełniają tę wiedzę o kolejne, bardziej skomplikowane zagadnienia oraz oczywiście dochodzą nowe przedmioty nauczania, ale nie mam ich tutaj na myśli. Zresztą metoda nauczania nowego przedmiotu pomimo różnic jest już przyswojona, więc zmienia się tylko tematyka, a proces uczenia bazuje na tym, co wcześniej wypracowane, czyli systematyka, powtarzanie materiału, poczucie obowiązku i odpowiedzialności za to, co się już powiedziało lub napisało. Kolejno uczeń trzeciej klasy ma już wiadomości i zasób wiedzy pierwszo- i drugoklasisty. To ewolucja wiedzy, która bazuje na poprzednim zasobie, a nie jest czymś zupełnie nowym od podstaw. Nauka o rasach porównywalna jest zatem do ewolucji wiedzy w znanym nam systemie nauczania. A skoro tak, to jakaś hierarchia między nimi na pewno zachodzi. Pan Chaitanya, Śri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, rozdział 19, wersety od 219 do 234, wypowiedział się dosyć jasno w tej kwestii. Zachęcam do prześledzenia tego fragmentu, gdzie jasno jest wykazane, że rasy wynikają z siebie nawzajem. Cytuję. Osoba na platformie Shantarasy realizuje swoją konstytucjonalną pozycję, jednakże wzniesie się na platformę Dasya Rasy. Ma wtedy lepsze zrozumienie kompletnego bogactwa najwyższej osoby. Na platformie Dasya Rasy wiedza o najwyższej osobie Boga objawiona jest w bojaźni i szacunkiem. Pełniąc służbę dla Pana Kryszny, Bhakta w Dasya Rasie dostarcza Panu ciągłego szczęścia. Cechy Shantarasy obecne są także w Dasya Rasie. Lecz dodana jest służba. Tak więc platforma Dasya Rasy mieści w sobie cechy zarówno Shantarasy, jak i Dasya Rasy. Zarówno cechy Shantarasy, jak i służba Dasya Rasy obecne są na platformie Sakya Rasy, na platformie braterstwa. Cechy Dasya Rasy połączone są z zażyłością braterstwa w miejsce bojaźni i szacunku. Na platformie Sakya Rasy Bhakta czasami służy Panu, a czasami powoduje, że Kryszna odwzajemnia się służbą. W zabawie, w walkę, pasterze czasami wdrapują się na barki Kryszny, a czasami jego nakłaniają, by wspiął się na nich ramiona. Ponieważ na platformie
braterstwa dominuje poufna służba, nieobecne są bojaźń i szacunek, tak więc Sakya-rasę charakteryzują trzy cechy. Na platformie Sakya-rasy najwyższa osoba Boga zobowiązany jest baktom, którzy są w wielkiej zażyłości z Kryszną i sądzą, że są mu równi. Na platformie miłości rodzicielskiej cechy Shanta-rasy, Dasya-rasy i Sakya-rasy przekształcone zostają w formę służenia nazywaną utrzymywaniem. Istotą miłości braterskiej jest zażyłość pozbawiona formalności i szacunku, które obecne są w Dasya-rasie. Z powodu większej zażyłości bakta działający w miłości rodzicielskiej karci i upomina pana w zwykły sposób. Na platformie miłości rodzicielskiej bakta siebie uważa za opiekuna i żywiciela pana, zatem pan jest przedmiotem opieki, tak jak syn. I dlatego związek ten pełen jest czterech cech: Shanta-rasy, Dasya-rasy, braterstwa i miłości rodzicielskiej. Jest w nim więcej transcendentalnego nektaru. Wymiany duchowego szczęścia między Kryszną a jego baktą, w którym Kryszna podlega kontroli swego bakty, porównuje się do nektaru, w jakim bakta i Kryszna zanurzają się. Takie jest orzeczenie wielkich uczonych, którzy doceniają bogactwo Kryszny. Pragnę raz jeszcze złożyć pełne szacunku pokłony najwyższej osobie Boga. O mój Panie, z wielką radością składam Ci pokłony setki i tysiące razy, ponieważ swymi rozrywkami pogrążasz gopi w oceanie nektaru. Doceniając Twoje bogactwo, baktowie zazwyczaj oznajmiają, że zawsze podobają się ich uczucia. Na platformie miłości braterskiej wzrasta intymność przywiązania do Kryszny, służenia Mu, nieskrępowanych uczuć braterskich i wrażenie bycia opiekunem. Na platformie miłości małżeńskiej bakta oferowuje swoje ciało w służbie dla Pana, tak więc na tej platformie obecnych jest wszystkich pięć transcendentalnych cech. Wszystkie pięć cech rozwijają się jedna po drugiej w materialnych elementach, poczynając od eteru przez stopniową ewolucję, rozwija się najpierw jedna cecha, potem rozwijają się dwie, potem trzy i cztery. Także w ziemi występuje wszystkie pięć cech. Podobnie na platformie miłości małżeńskiej wszystkie uczucia baktów zostają połączone. Ten wzmocniony smak jest z pewnością wspaniały. Koniec cytatu. W temacie ras można by krążyć latami, dowiadując się ciągle nowych rzeczy, takich na przykład jak 8 dodatkowych ras uzupełniających, na przykład śmiech, zdziwienie, odwaga, współczucie, złość, obrzydzenie i strach, które w różnym stopniu towarzyszą rasom podstawowym, nie zmieniając ich naczelnego priorytetu. Przykładem może być chociażby Radharani, która czasem bywa o Krysznę zazdrosna, czasem smuci się z tęsknoty za nim, czasem jest na niego wściekła, a czasem śmieje się z nim lub z niego. To wszystko w obrębie jej podstawowej rasy. Można by wyszczególnić różne podtypy każdej rasy, które powstają w wyniku mieszanki z relacjami z innych ras, ale wymaga to przedstawienia każdego towarzysza Kryszny z osobna i omówienia specyfiki jego osobowości, a to już temat na dużo dokładniejsze studium skomplikowanych nastrojów. Jeśli jest tutaj ktoś wnikliwy, polecam książkę Sri Radha Krishna Ganodesha Deepika autorstwa Silarupy Goswamiego. Jednak nie istnieje ona w języku polskim, niestety. Można ją znaleźć natomiast w internecie po angielsku na stronie purebhakti.com z komentarzami Silanarayana Maharaja, mojego guru, w formacie PDF. Trochę trudniej ją dostać w formie papierowej. Mnie się to udało i stoi u mnie na półce za moimi plecami, jak pamiętacie. W Raja przedstawia całą gamę takich mieszanych ras, choćby to, że jest pięć odmian relacji, jakie prezentują chłopcy pasterze w obrębie tylko jednej Sakya-rasy. Jest pięć odmiennych grup gopi, które różnią się podejściem do swego ukochanego Kryszny i wszystko jest Sringara rasą. Z kolei Vatsalya, polegająca na opiekuńczości, jest inna ze strony ojca, a inna ze strony matki. Jeszcze inny odcień Vatsali ukazują ciocie Kryszny, starsze gopi, a inny odcień uczuć posiadają starsi koledzy Kryszny, którzy swoją główną Sakya-rasę jedynie uzupełniają
o odcienie opiekuńczości. W końcu trzeba zaznaczyć, iż Sakya, Madhurya i Vatsalya rasa są zupełnie inne we Vraży, a poza Vrażą, na przykład w Mathurze, w Dwaradze czy na polach Kurukshetra. Tamte rasy również istnieją, nastroje są, ale nie są one tak zażyłe i nie wynikają z tak samo silnej miłości. I wreszcie, skąd różnice w retoryce na te tematy? Filozofia wisznuizmu dzieli się na dwa podstawowe punkty widzenia. Mówiłem już o nich wcześniej. Jest punkt widzenia bardziej zewnętrzny, tatwiczny, gdzie tatwa to nauka systematyzowania wiedzy, na przykład o Bogu, Bhagavat Tatwa, oraz punkt widzenia rasiczny, czyli z perspektywy wewnętrznego nastroju. Ja wiem, że te słowa to są takie nowotwory słowne, ale one się przyswoiły między pewnymi naszymi przyjaciółmi i tak te słowa określamy rasiczny, tatwiczny. Mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza. Drobny przykład, żeby unaocznić wam to, o czym mówię. Otóż z punktu widzenia tatwy, Kryszna z Mathury, Dwaraki i Vraży to ten sam Kryszna. Jest to prawda. Natomiast z perspektywy rasy jest trzech różnych Krysznów, którzy są trzema odmiennymi osobami. I też jest to prawda. Z perspektywy tatwy w życiu wielbiciela najważniejsze są cztery zasady regulujące. A z perspektywy rasy najważniejsze jest to, jaką wewnętrzną bawę prezentujesz w swoich poszukiwaniach bliskości z Bhagavanem. Znowu ten trudny sanskryt, prawda? Bawa to podobne znaczeniowo słowo obok rasy, tylko że bawa jest bardzo indywidualnym i niepowtarzalnym odcieniem miłości wraz z towarzyszącymi mu emocjami. Według tatwy Mahamantra i Kryszna na ołtarzu to jedno i to samo, a według rasy są to dwie odmienne drogi do realizacji Bhagavana. Niestety większość nauczycieli wisznuickich, których spotykacie, naucza jedynie tatwy, ponieważ w tatwie są osadzeni i wychowani, czyli nauk o Bogu z perspektywy pojmowania go jako obserwator z zewnątrz. To też znacząco wpływa to na punkt widzenia, który wam przekazują w danych temacie. Według tatwy Kryszna jest postrzegany w czasie dla nas linearnym, gdzie jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wtedy kolejne ekspansje i inkarnacje pojawiają się w innym czasie zaplanowanym przez Pana na dane okoliczności. Natomiast według rasy jest trochę inaczej. Kryszna żyje poza czasem i nie ma na niego wpływu żaden upływ czasu. Więc kolejne ekspansje i inkarnacje Kryszny żyją swoim własnym, odrębnym życiem, zamknięte w bańkach czasoprzestrzennych zwanymi loka, czyli wiecznymi siedzibami. Według tatwy Kryszna we Vrindavan dorastał, stawał się większy i można opowiedzieć fabularną historię o jego życiu i dokonaniach. Natomiast według rasy cała Vraża jest podzielona na coś w rodzaju, jak to nazwałem, takich baniek czasowych, w których wewnątrz dzieje się stale i nieprzerwanie jedna z rozrywek. A w każdej z tych baniek Kryszna ma nieco inny wiek i nieco inne imię. Takie wewnątrznastrojowe podejście do najwyższej osoby Boga jest bardzo obce większości baktów, którzy uczą się w mocno zhierarchizowanej organizacji religijnej, która w ten sposób rozumowania spycha na margines, czy nawet pomija. Maharadżom nie wolno czasem wychodzić poza ramy nauczania z perspektywy tatwy. Ta nauka z perspektywy tatwy, gdzie każda rasa jest równa z innymi, jest również prezentowana pod pretekstem naszego bezpieczeństwa. Wmawia się baktom, że nie są jeszcze na poziomie odpowiednim, by słuchać nauk pana Chaitani w nastroju wewnętrznym Radharani, bo gdyby to teraz usłyszeli, to zrujnowałoby to ich życie duchowe. Moim zdaniem to nonsens i nadużycie. Tymczasem pan Chaitania i wszyscy jego goswami wielokrotnie mówili, że nie wzniesiesz się na wyższy poziom, jeśli nie dotkniesz najwznioślejszych tematów związanych z Gopi, Manjari, Madhurią, Parakia, Bhavą. Parakia to taka miłość nielegalna, niesformalizowana małżeństwem. Jeśli nie zaznasz słodyczy płynącej ze spotkania na Dvamsivata, Jhulana Kunch, czy Seva Kunch, gdzie relacje między sługą a panem nagle ulegają wymianie i to Kryszna na krótką chwilę staje się sługą swojego wielbiciela. Całe grupy nauczycieli wisznuizmu wpuszczają nas w błędne koło braku postępu przez zabranianie tego, co właśnie daje największy postęp. Czemu nie mogę słuchać o Gopi?
Bo jesteś na zbyt niskim poziomie zrozumienia. Jak zwiększyć ten poziom? Poprzez słuchanie o rozrywkach pasterek Gopi. Ale przecież mi nie wolno, bo jestem na zbyt niskim poziomie. I nie będziesz, dopóki nie zaczniesz słuchać o Gopi. Błędne koło, prawda? Argumentacja tak kolista, jak wielkie, okrągłe są oczy pana Jagannatha. Tak mniej więcej wyglądają rozmowy z nauczycielami, którzy nie są zachwyceni zbyt szybkim podnoszeniem kwalifikacji duchowych swoich uczniów. Ta kolistość argumentacji więzi nas w dylemacie przyczyn i skutków. W wielu przypadkach przyczyną takiego stanu rzeczy jest izolacja wewnętrzna wielu organizacji wisznoickich na wpływy z zewnątrz. Pamiętajmy, że źródłem życia jest życie. Źródłem bhakti jest bhakta, który przekazuje to bhakti w postaci nasionka. A źródłem zrealizowanych dusz jest zawsze towarzystwo czystego wielbiciela. To bardzo ważna zasada. Jeśli zamykamy się w twierdzy z kamienia i żelaznych bram, to nie pojawi się tam ani prawdziwe życie, ani prawdziwa i czysta bhakti, ani nie zrodzi się tam żaden czysty wielbiciel. Wysterylizowana gleba nie zawiera w sobie żadnych nasion, dlatego nic w niej nie urośnie, dopóki nie przyniesiemy nasionka z zewnątrz, prawda? Nie zamykajmy się w dogmatach narzuconych przez organizację, tylko stale poszerzajmy swoje horyzonty. Docierajmy głębiej do sedna tej pięknej filozofii. Badajmy i rozmyślajmy podczas mantrowania nad rozrywkami Pana i jego relacjami z mieszkańcami Vraja. Wtedy i tylko wtedy to, co się powszechnie nazywa życiem duchowym, stanie się duchowością prawdziwą. Gaur Premanande. Na koniec jeszcze chciałem wam przypomnieć o tym, że ważna jest dla mnie każda wasza subskrypcja, łapka w górę i komentarz zostawiony poniżej. To może być komentarz nawet negatywny. Możecie się ze mną po prostu nie zgadzać i o tym też piszcie. Jednak tym bardziej się ucieszę z konstruktywnych wniosków i pytań o bardziej szczegółowe wyjaśnienie tematu. To wszystko pozwoli mojemu kanałowi Boska Energia nie umrzeć śmiercią naturalną przez zapomnienie, ale rozwijać się, stawać się coraz ciekawszym i docierać do tych, którzy być może bardzo potrzebują takiej wiedzy. Inspiracje do tworzenia kanału dostarcza mi chociażby medytacja, ciekawe i mądre książki w tematyce Vaishnava Siddhanty, a ostatnio właśnie ciekawe rozmowy i dyskusje. To właśnie tam rodzą się pomysły na kolejne odcinki. Za takie na przykład inspiracje dziękuję Krishna Kirtanowi z kanału Krishna Kirtan In, Vishnu Patni, która od dłuższego czasu tworzy swoje wideopogadanki na tematy wedyjskie i robi to świetnie. Robi to często na żywo na swoim profilu Facebook. Ponadto dziękuję też Jankowi Skupińskiego z kanału Mormonolog oraz Pawłowi Dolicherowi z kanału I'm Aspiman, który bardzo mi pomógł w sprawach technicznych. Oglądajcie materiały na tych kanałach, bo naprawdę warto. Bardzo mi pomogła również moja przyjaciółka Magda, korygując gramatykę tekstu, jak i podsuwając mi konstruktywne porady i uwagi, co można jeszcze poprawić. Linki do tych kanałów, moich inspiratorów, znajdziecie w opisie tego podcastu. Boska Energia istnieje oprócz tego, że na YouTube, to na Spotify, Anchor FM i na Facebooku jako fanpage o tej samej nazwie. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia lub usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się i nie dajcie zgasnąć waszej boskiej energii, która mieszka w was. Rady, rady.